Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farm Center 22. Jak widać dzisiaj Elengrad. No i nowy rożytnik sobie kupiłem. To wapna. No i w sumie do obornika też, nie? Ale w większości chyba bardziej będzie służył do wapna niż do obornika. Chociaż obornik też będzie rzucany, wiadomo. Dzisiaj ja dowapnąłem sobie moje wielkie pole. No bo jest dość duże, nie ukrywajmy. Dlatego sobie wziąłem fenda. Tutaj jest mulczowane, bo tutaj będzie akcja gnojowica robiona dzisiaj jeszcze. Więc na spokojnie. No a tutaj te największe haszcze będziemy rzucać wapno i tyle. Po sorgu. Dobra, trzeba się ustawić GPS-a. Nie 15, tylko 24. Dobra, coś takiego, nie? Chcę się teraz cofnąć. Trzeba tutaj ładnie cofnąć, ale widzę, że trochę go miota tego. Tylko się nie wiem, czy to jest wina Fenda, czy rożytnika. Może pionik trochę za duży z przodu. Chociaż nie powinien. No i dobra, wapnuję te pole. Tutaj jest dość ładny kawał, bo to jest powiększone wszystko. Tutaj jest mulczowane, bo tutaj będzie gnojowica robiona. Tutaj już jest siany rzepak i wałowany od razu. Co tam na spokojnie. No i tak sobie myślę, ile tutaj jeszcze sezonu zostało. Ale zawiodłem się na ostatnich odcinkach. Na ostatnich 4 dniach, czyli od poniedziałku do wtorku, do środy, do czwartku. Dzisiaj czwartek. Czy Marsa, ja jestem chory. Po prostu miałem gorączkę rano. No ale, no wiadomo. Wziąłem sobie tabletki i tam trochę zeszło, tak? Ale coś czuję, że chyba będzie powracać za chwilę, bo tak już trochę zimno się robi, a musiałem, nawet w bluzie siedzę i spodniach. Gdzie ja nigdy w domu w bluzie nie siedziałem i spodniach. Długich. No w spodenkach się zdarzało, ale w spodniach jeszcze mi się nie zdarzało, żeby siedzieć. No zim, może zimą, ale to zimą też nawet w spodenkach siedziałem, bo wiadomo, napalone zawsze było. Więc tam choroba jakaś jest, więc będę miał praktycznie cały piątek jutro do nagrywania, tak? Bo prawdopodobnie odcinków. Więc zobaczę, nie? Jak to wyjdzie wszystko. Bo na sobotę muszę fletem nagrać, ale to dzisiaj nagram od razu, żeby nie było później przypału. Za chwilę po tym odcinku sobie nagram fleta. Oczywiście pierw obiad, potem flet. No a potem chyba wielmoże sobie nagram na wieczór. Bo wielmoże to tam wiecie, to tam jest timelapse, tam na spokojnie. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Tak to będzie. Tutaj jest tak zrobione, bo tutaj jeszcze teren, kawałek tej łąki jest do mnie należy. Ale jakbym ją połączył, to bym miał pewnie problem z... To bym miał problem z cosplayem, bo by się połączyło z tą łąką i on by wtedy mi cały ten teren tutaj generował kurs. A bez sensu, żeby on tam generował kurs, skoro to nie jest moje. Ja chciałem tutaj wjechać, nie tam. No i dobra, jedziemy. 26 na godzinę, bo on miał 16 chyba, albo... Chyba 16 miał na prędkości. Nie wiem nawet ile on tam miał ustawiony. Ja mu trochę zwiększyłem. No i tak to wygląda. Wapnowanie. 17:20 już jest. Jest taki fajny wieczorny. Kurde, coś mi gardełko zaczyna chyba jechać. Gorzej jak będzie mi gardło się bolać, to już będzie przerąbane, nie? Wtedy będzie tak przerąbane, że to żok. No co ty ja? Jak mówiłem, tylko landy na dole to są do kupienia. To trzeba będzie kupić. Nie wiem, jak to porobię. Coś tam porobię, ale no nie wiem. Właśnie, coś wymyślę. No i dobra, niech on sobie to sieje.
Ja sobie tutaj wapnuję. Nie wiem, czy cały by dorzucał. Zobaczę, ile mi starczy czas, no bo ja wiadomo, na Landyniego muszę czekać, bo Landini ma jeszcze kursu 28 minut, więc prawdopodobnie całe złapuje. Bo Landini dopiero drugie kółko robi. No więc mam 100 tysięcy litrów, więc mam full. Nowy rożytnik sobie kupiłem poza odcinkiem, bo tamten był za mały. Po prostu nie było metrów, nie? A tym moim rozsiewaczem Bredala to też nie chciałem tutaj zbytnio jeździć. Więc tak to wygląda. Przerąbane to, że to jest rondo i dlatego to jest takie wcięcie na tym polu, nie? No bo jest rondo i tego się nie da ominąć. Ogólnie to już by mnie zamknął na to, że złapnąłem sobie, że złapnąłem rondo, tak? Bo po prostu nasypałem na drogę. No ale okej. Aha, to aż tam jest GPS. Tu nie wiedziałem, że on mi tak wyrwie. Bym wiedział, to trochę dalej przejechał. No dobra. Tutaj z tą górką już nic się nie da zrobić, bo tu jest asfalt u góry. Jest to już pole finalne praktycznie będzie, nie? Tylko tutaj jeszcze do tego pola będzie dorzucony ten teren. Tutaj się to wytnie jakoś ładnie i tutaj będzie taki. Coś się wymyśli. Teraz tam. Tutaj muszę wyłączyć wapno. Dokładnie tak. Zrobić ten mały klin. I wtedy poprzeczniakiem ciągnąć aż do samej góry. A z tej samej, no, tam do wapna lennego, tak. Tutaj to ładnie będzie zwapnowane i będzie gitara. 14:30, 15 obyd, więc nie ma problemu. No a po obiedzie wiadomo. Dalsze nagrywanie pewnie wlet na osadzie, bo tak wychodzi według mojej listy. No a tam już jest serwer przygotowany, więc to jest najważniejsze. A w kolejnym odcinku co tutaj będę robił? Rota jest sierpień. No to pewnie jakieś siewy sobie zrobię. Może to jest. Myślę, że chyba siewy sobie jakieś wrześniowe zrobię. Ewentualnie od razu do października przeskoczę i zrobić kukurydzę i zrobić soję, no ale no nie wiem. Chyba by wypadało jakieś siewy zrobić, chociaż za dużo pól nie mam. Bo czy te dwa pola po sorgu to będą rzepakiem zasiane. No więc tak to wygląda. Że w sumie tak naprawdę to mnie teraz pola. No te rzepakowe co były. No te rzepakowe te dwa. Trzy w sumie. To będą pszenicą zasiane. Pszenica ma tutaj sojowe. A pole po soi, no to nie wiem, pewnie chyba zostawię i na wiosnę będę siał. Chyba tak zrobię, że zostawię i na wiosnę będę siał tutaj owiec. Bo w sumie owsa dawno nie kosiłem. Znaczy no tutaj kosiłem, na tym małym polu, ale tak ogólnie to już nie pamiętam, kiedy miałem ostatni raz owiec zasiany. Dość dawno musiało to być wtedy. Dobra, to widziałem, to widziałem. A snapy sobie pootwieram, bo zawsze na odcinku lubię snapy. I dobra, wszystko otwarte, wszystko otwarte. O, trwa zapisywanie zawartości. No dobra, to zapisy zawartość. Nie no, mówię, Landini to zanim tam coś się mulczuje. Dopiero jedzie trzeci pasek, więc tak za szybko mu to tam nie idzie. No więc tutaj jeszcze trochę będę musiał połapnąć. No nie, no mówię, całe to złapnuję i pójdę tą beczkę wtedy rozlewać. No bo inaczej to tego nie widzę. Bo się nie da tego inaczej zrobić.
Ja bym miał rozdać teraz beczkę i czekać i znowu wapnować, to bez sensu, to wolę sobie całe to zwapnować. Tutaj na szczęście niestety 15 nie wymagała wapna, ale tutaj większość wymagała wapna, bo tutaj dookoła wszędzie wapno było. No ale jak już wapnuje, to wapnuje całe, tak. Tutaj jedynka i dwójka musi poczekać, bo musi być trójka i czwórka, czyli jeszcze jeden sezon prawdopodobnie. Siewnik z wołami to tak na styk idzie, nie? Nie, dobrze mógłbym sobie jeszcze jeden zestaw do siania ogarnąć, ale nie mam chyba tyle ciągników. Szteer. Szteer do siewnika. A do wałów? Mały szteer chyba wtedy musiał być, nie? Bo już by sobie mogli tutaj siać. Chyba nie wiem, czy tak nie zrobię po prostu. No, chyba tak trzeba będzie zrobić. Więc ja powiadam się tutaj nasypywać wapnem, a tutaj już będzie musiał szteier siać. No, tak trzeba zrobić, bo... Tak trzeba zrobić, bo inaczej to się nie da. Wiadomo, im więcej na odcinku zasiaję, tym lepiej, no bo będę miał tylko po odcinku... Powiedzmy, półtora fala zasiania, a nie... Będę miał tylko półtora pod zasiania, nie dwa całe, tak. No i tak będę tam dość warmi tego nie zasieje dzisiaj, no bo to jest za dużo, za duże pole. No ale ile zasieje, tyle zasieje, nie? No i potem się przewinie na wrzesień. Na wrzesień nagrałbym siewy i tyle. Dobra, tutaj dojedzie. Stacja wapnowania jest gdzieś blisko. No tutaj za rondem, bo tak sobie wiedziałem. No i dobra, landing sobie włączuję, więc jest dobrze. Ale tu idzie, nie? Ale tu fajnie wygląda ten fend. Drożytnikiem. Coś pięknego. Tu będzie rzepak. A po rzepaku będzie chyba pszenica zasiana. No i na wiosnę ruszamy z nową uprawą, która miała być już dawno zapowiadana. Czyli sad będzie wreszcie winogrona. Będą też ciekawsze odcinki, no bo teraz już praktycznie to ja nie wiem co robić na tych odcinkach. A tak to bym sobie dorzucił chociaż sad, nie? To tam wiecie, jakieś tu mulczowanie w sadzie, jakaś orka, coś. Bo tak to wiadomo, nie? Te żniwa to żniwa, no to cały odcinek. Ale to jest takie siewno, to coś by się przydało, nie? Jeszcze do tych siewów dorzucić, żeby nie było nudno. Teraz jeśli jak jest wapno, to staram się jeszcze tam jakąś gnojowicę dorzucić. Będziesz ładował? Będziesz ładował, dobra. Dobra, ten sobie tu działa. Ten sobie też tu działa. Ma już te Jerek do wałów, bo on sobie poradzi. Tylko nie wiem, czy się na wózek nie zrespie. Nie, jednak nie. No, a duży Jerek do siewów, do siewnika. Miałem niby tyle ciągników, a jednak brakuje. Jeszcze jakiegoś dużego byka. Brakuje jeszcze tak z jednego albo dwóch ciągników. Bo dzisiaj teraz w sumie wszystkie ciągniki jeżdżą. No, wszystkie ciągniki jeżdżą. Teraz wszystkie ciągniki moje jeżdżą, jakie mam. Czyli dwa do czwary. Dwa sztajery. No, Landini też jeździ. Widzicie, no. Da się. Da się tak zrobić, żeby wszystkie ciągniki jeździły. Czemu by nie? Się na rzepak. No nie, z tym nawozem to zawsze są jajca, nie? To zawsze ciężko do tego silnika nawozem sypać.
No, nasypiasz się ty na wodzie, czy nie? No, dobra, jest. Więc poszli z siewem. Bez sensu byłego na szacie wracać. Nawet dobrze, że od tej drugiej strony zaczął siać. No bo inaczej się w sumie nie dało. Chyba, żebym go puścił tam od tego cycka na dole, to ty do dołu musiał. Ale ja wolę, żeby od tej drugiej zaczął siać. No i dobra. Osiem tysięcy wziąłem. To za wapno prawdopodobnie. No i dobra, jadę dalej to wapnować. Tutaj już ładnie Randini ma zmulczowane. Więc nie ma lipy. GPS i poszli! Szybkie i wściekłe. Teraz będzie fajnie, bo przynajmniej będę widział dwa sztajery koło siebie, jak go dojeździ. Więc no ciekawe, ciekawe, a ile mi to wydarzać? 50 minut, okej. Okay. Znaczy, to warto będzie, zwało 50 minut, a on będzie miał 36 minut, okej. Okay. Czyli 40 minut, tak? No dobra, mam 17 minut. Zanim to złapnuję, to będzie 25, no i wtedy tam chwilek nerwicy i będzie gitara. I będzie odcinek jak marzenie. Tylko żeby on jeszcze wysiedlenie miał, to by było coś, nie? Ale to jak to będzie tak jak z fletem dzisiaj, w sumie wczoraj dla was, że on ma kurde 4 wysiedlenia po 5 godzinach, nie? To jest tragedia. Nie wiem, YouTube coś zrobił z powiadomieniami, czy co? Że nagle w poprzednim tydzień miałem takie zasięgi, że miałem każdy odcinek po, wiadomo, 150-200 wyświetleń. Miałem normalnie 200 wyświetleń, a tutaj teraz coś się stało i znowu było po 40. A ja się tyle naprodukowałem na niektórych odcinkach, żeby tak ładnie wszystko porobić, a tu dupa. I tutaj loteria. Raz są wyświetlenia, raz nie ma. Zaczęło to więcej siadało odcinków niż nie siadało, no ale teraz to się ostało w poniedziałku i tak jest. Piątek Leningrad, no i soboty na fleta. Chyba tam muszę nagrać, bo tam mam robotę fajną, bo żniwa są nowego pola i coś jeszcze sobie myślę. I coś sobie wymyślę jeszcze do tego, nie? Jeszcze nie wiem co, ale coś się wymyśli. To można tych żniw było jeszcze dorzucić. Chyba siewy! Tak sobie myślę, że chyba siewy sobie dorzucę. No bo... Tam tylko rzepak mam zasiany, a już jest wrzesień. Więc żniwa nowego pola jak najbardziej ok, ale siewy też trzeba zrobić. No i pojechali. O, aż wapno się na ten rzuciło, no dobra. Nasiano, ale to nic nie robi. Po prostu tylko tekstura wapna będzie aż do tam pierwszej czy tam drugiej fazy. Nie pamiętam jak to jest. A tam to pewnie wapna w ogóle nie ma. Trzeba by to naprawić.
Nie, no fajnie to idzie to się w nie. Ten już drugie kółko zaczyna się w weekend. Znaczy na kończy pierwsze i zaczyna drugie. A mam też sobie niedaleko, tego co widzę. Bo są pół długości pola. To tam nie jest dużo. Ja muszę zobaczyć, jak tam sobie działają majstry tutaj. Aha, dobra, tak to jest zrobione, teraz od tej strony będzie. No dobra. Pasuje mi to. Niech tam jeździ. Dobawno mam to pole tylko jeszcze. Jestem sobie Fenda też zrobiony na odcinku chyba. Albo i już po odcinku, zobaczę. Dalej. Ładnie dorzucone wapno, więc nie ma lipy. Już są jak koniec drugie kółko. Przydałoby się tutaj w dół jechać, nie? Z wapnem, żeby miał tutaj gdzie sypać, gdzie siać. Tyle to tam wiadomo sobie. Sobie dolapnuje. No ale tutaj może być ciężko. Teraz kontrolu. Powiedziałem, że gdzieś tutaj będzie przejazd. Dużo się nie pomyliłem. Teraz muszę to złapnąć, to co ma zasiany, no bo tam pół siewnika mnie zabiera. Muszę poczekać, bo nie zdążę przed nim. I się nie miniemy. Patrz, jeszcze cofnąć muszę dziadowi. No ciekawy. Tak muszę jakoś jechać? Jakoś tak muszę jechać, bo gdzieś tutaj tak było, tutaj niedomownowane. Na mapie tego nie zobaczę, bo te pole mi wymaga wapna, więc... Niestety nie zobaczę tego. Dawaj. No jeden przejazd jeszcze będzie zwapnowany. I wtedy się przesiadam na... rozlewacz. No na beczkę po prostu i tyle. A tutaj Landini pewnie już zaraz ten klik będzie robić. Tam widzę, że ma chyba jeden przejazd albo dwa. No dwa przejazdy i będzie ten klik robić, więc... Więc spoko opcja. Dość ładnie to wyszło. Ciemnik też ładnie grzeje do przodu i to mi się podoba. Wały go tam próbują gonić. No i wiadomo, zanim ja skończę czynnik to 30 minut, no to tutaj praktycznie będzie pół pola zasiane, nie? Ale coś jest rozwalone na tym mapie. Bo po rzepaku mi tutaj już drugi sezon nie chce zniszczyć te siady. Musiał to albo przeorać, albo talerzyło. No ale no, to tam już nie chcę się w tym bawić. Musiałbym jakby to całe pole przeorać, gdzie są te ślady. Ale tego mi się nie chce aktualnie robić, więc... Zobaczymy. Dawaj, siej. Dobra, dojechałem do końca. Więc jeszcze pojadę sobie nasuwać wapno i puszczę sobie z Fenda, niech sobie wapnuje dalej. Tamte jedno pole. Ostatnie. I będzie git. No niestety musiałem sobie ręką pomóc. Z czego zbytnio nie chciałem robić, no ale trudno. Ale co teraz będzie na półsiewnika jechał. Więc może być konfrontacja. Damian Petrofi te sprawy.
No, zobaczymy, no. No i dobra, jest pełno, jest pełno. 97, 8. No, tak to wygląda. Tak wiem, że dwóch mi się tutaj kursów nie uda na około zrobić, ale chociaż na jeden, żeby wygenerowało. Aha! Niby się dało na dwa. Ale ja chyba dla bezpieczeństwa zrobię sobie na jeden. Na jeden to trochę lepiej będą wyglądać. No. Zobaczę, może się nie zabije. No panowie. Aha! Bo zaczął ty sobie wapnować, a on... Znaczy wapnować, wapnować, a on się zaczął tamtej strony. No dalej, tutaj mała niezgodność była. Ale teraz praktycznie cały czas do końca pola tutaj będzie jechał. I miła ciemnik tutaj będzie musiał jechać i od tej strony jechać dalej. Więc wszystko jest ok. No, tutaj będę skręcał, więc tyle miałem zmulczowane, więcej nie mulczowałem tutaj po odcinku. Tylko ten klik, bo tutaj był zmulczowany do końca. No i dobra. Jadź, przyjacielu, jadź. A ja idę teraz od Nagnowice, tak jak mówiłem. I będzie wszystko git. Mnie to nie interesuje, czy rozleję dwie, czy trzy beczki, czy cztery. Ważne, że będzie. Też beczułka w sumie też już trochę większa by się przydała pojemnościowo, no bo te 15,5 tysiąca litrów to trochę mało. I też powiem, nie powiem, że nie, ale bardzo szybko się kończy. Czyli sobie zrobić na dwa poprzeczniaki, żeby ładnie się nawracało i tyle. No to jednak chyba zwiększana prędkość była, bo nie wydaje mi się, żeby ta beczka tyle jeździła. Się zdaje, że ona chyba 17 jeździ. Gdyby ta sala była skrzyżowa, nie? To tak fajnie by się jeździło po tą Nerisa, bo tylko długa prosta by była i fajnie. I tak to muszę przez naokoło jeździć. No ale dobra, to już tyle to się przemęczy. metrów i łogi. Nie no, zajadę tam do sklepu tylko i tyle, nie? Do sklepu dojadę i będzie puste, będę musiała się napełnić. Więc widzicie, ile najlepiej się zrobić. Wielki ciul. Żeby nie przeklinać. Bo zrobić jeden długi przejazd i dwa poprzeczniaki krótkie, no to nie jest wyczyn. Dobra, sobie w prawo, bo zaraz mi urwie lance. O śmietnika było przy samym. Więc musiałem tak pójść. No i dobra.
No i puściutko, i trzeba jechać po kolejną beczkę, nie? No, ten demo ostatni przejazd robili, więc... Więc nie ma lipy. Dobra, tutaj się widzę, że ładnie idą. Na tym polu się idą ładnie, więc to mi się podoba. A jak się wyjdą, to mi zawsze się podoba. Nie? Tutaj te siano jest pewnie do końca serii już narobione. Dobra, nalewaj tą gnojówę i jedź dalej. Bez 33 stopni na dworzu. O tej godzinie. W 5 godzin, 4 się zajadą. No to jest wstyd. Dobra, już chyba obiad będzie zaraz. No straci te 100 000 litrów na to pole, nie? Pole jakoś wielkie nie jest, ale... Ale troszeczkę schodzi na jeden przejazd, więc... Nie no, spokojnie starczy, przecież jeszcze dostanie. Dobrze, że zrobiłem dwa przejazdy, a już jest... Prawie połowa tego dużego, nie? 1/3 tych długich przejazdów jest zrobiona, więc... Nie ma lipy. Primavera. Wiem, że zakończył pracę, bo widzę Landini. Cytrynę też do picia? Co? Cytrynę do picia, chcesz? Jaką cytrynę? Z cukrem. Może? No to chcesz czy nie, bo zalewam wodę. No i dobra. Login. Widzę, że tu 6 tysięcy litrów idzie na przejazd, więc... Jedną beczkę dwa przejazdy. No dwa z hakiem, nie? Dwa z kawałkiem. Więc tak to wygląda. Czyli jeszcze te 3 beczki i będzie zrobione te pole. Dwa i pół przejazdu z tego co widzę. No, za późno zacząłem wcześniej, no i dobra. Tyle to tam najwyżej siewnikiem do sieje. Albo kolejnym przejazdem się zrobię, jakoś nie wiem, zobacz. Jest tutaj jeszcze dwa i pół przejazda gdzieś. Jedna beczka, no myślę, że dwie beczki. Może być ciężko na dwie, ale na trzy. Na trzy już na pewno to zrobię. No i ogień. Fajnie to wygląda dosyć. Więc jest ok. Jeszcze jedną beczkę. Co zrobię, będę kończył chyba. Bez 15, a zanim zjeść tutaj... Ten nafleta to 40 minut mam, więc czyli najpóźniej 15:20 bym musiał być na kąpie. Najpóźniej 15:20 na kąpie. Na serwerze, no w sumie. Bo tutaj sobie masę zostawię, jak będę jechał obiad, żeby tutaj się ogarniało. Zawsze to będzie trochę, zawsze to będzie te parę minut więcej zasiadnie. Dobra, wapno sobie ładnie radzi. Siewy też idą z wałami ładnie. Widzę, że siewy ładnie tam odjechały, przez to, że tam krótkie przejazdy były.
tak to wygląda. A tutaj jak to wygląda? Na tym polu. Że siewnik idzie tak samo jak mały, tak? Tam różnica dwóch przejazdów. Więc spoko lusto idzie. Wiadomo, 16 sobie kompa wyłączę. Żeby nie było, że grałem. Będzie wtedy zakup ciemno i wtedy sobie włączę wieczorem na chwilę. No i dobra, i opuszczę. Zanim to się opuści i zaczynać, to trochę schodzi czasu. Nie no, mówię, ostatnia beczka, bo ja wam resztę poza odcinkiem tu doleję. Więc tak to będzie wyglądać. No, na jedną beczkę to będę zrobił, to teraz będą krótkie przejazdy, więc... Na jedną beczkę się zmieszczę. Może powiedzieć, że prawie trzy przejazdy zrobiłem, nie? Więc jakby tutaj był naprawdę ten poprzecznik zrobiony na dwa razy jak tam. No i tam teraz poprzecznikiem na raz to powinien zagarnąć, więc... Będzie dobrze. No i tam na tamten klin jedna beczka i będzie gitara. Wiadomo, trochę tej ignorancy wylałem, zawsze to tam trochę mniej będzie, nie? Ale królów jest prawdopodobnie pełno. Więc jest gitara. No, 4,5 tysiąca litrów, więc... Dawaj. Dobra, włączę sobie jakiegoś GPS-a i pojadę. Chciałem tutaj na okrągło pojechać do jakiegoś teren pola, no ale... Jak pojadę prosto, to też się nic nie stanie. I tak wiem, że nie dojadę i tak, nie? Więc... Będzie mniej więcej równo? Nie. No i dobra, ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć i pa pa!